Szanowni Państwo, jeszcze w imieniu Stowarzyszenia Narodowo-Patriotycznego ROTA chcieliśmy serdecznie podziękować panu Jankowi za zaproszenie i za tą ciężką jego pracę, tak wspaniałą dla Polski. W takim momencie no, liczymy też i na słowo od nominowanego i nagrodzonego dziś pana Jana. Wielkie dzięki, szanowni państwo, za tę nagrodę, która w gruncie rzeczy należy się nam wszystkim, bo to, o czym tutaj mówiono w stosunku do mnie, te piękne słowa o wartościach chrześcijańskich, o miłości do ojczyzny, są naszym wspólnym przeżyciem i dorobkiem naszego narodu. Serdecznie dziękuję, że jest w Lubaczowie taka inicjatywa. Dziękuję bardzo księdzu, który tutaj mnie sprowokował, żeby przyjechać, prawda, opowiedział o tej nagrodzie. Dziękuję wysokiej kapitule, wybitnym postaciom. No i wam wszystkim, drodzy państwo, którzy w gruncie rzeczy jesteście prawdziwymi patronami tego tutaj wydarzenia. Serdeczne dzięki. Muszę powiedzieć, że jak przyjechałem, tylko były tutaj występy i słyszałem, jak śpiewała młodzież piosenki legionowe, pierwsza brygada, piechota, szara piechota. To są piosenki, które śpiewał mi ojciec mój, jak miałem 5 lat czy 6. Proszę państwa, i to są rzeczy wzruszające. Piosenki patriotyczne, twórczość patriotyczna nie bierze się znikąd, nie bierze się z potrzeby zarobienia pieniędzy. Ona wypływa z serca, z potrzeby narodowej. Te piosenki powstawały w ogniu walki. Przy tych piosenkach ginęli nasi przodkowie. Jak człowiek słucha tych utworów, tak samo jak utworów powstańczych, jak tutaj mówiono, przypominano, ja samą wojnę przeżyłem w Warszawie. Te piosenki powstańcze, proszę państwa, to były pieśni, to były utwory mojego dzieciństwa. Kojarzą mi się z fragmentami walki o Warszawę, z poległymi ludźmi. A więc piosenki patriotyczne, które tutaj państwo chcecie promować, to jest, szanowni państwo, jakby sól, to jest największa potrzeba naszego zbiorowej wyobraźni historycznej. W tych piosenkach zawiera się prawda. Tam nie ma żadnej cwaniactwa żadnego, tam nie ma żadnej eseistyki i propagandy. Tam jest prawda o życiu Polaków od pokoleń walczących o wolność dla swojej ojczyzny. Także serdeczne dzięki za to, że państwo macie taki przegląd, taki festiwal i że popieracie na rubieżach, mogę powiedzieć, Rzeczpospolitej tego rodzaju twór. Serdeczne dzięki. No i nie ukrywamy, panie Janie, że dzisiaj będziemy delektować się pana twórczością i pana głosem. Panie Janie, prosimy spocząć sekundkę jeszcze. Tak, proszę spocząć, bo jeszcze mamy niespodziankę jedną dla pana. Piosenka zadedykowana dla pana Jana. Na słońce popatrz, wzywa cię.
Ośmielę się jeszcze raz na scenę poprosić panią burmistrz. Szanowny panie Janie, jeszcze jedną mamy niespodziankę dla pana. Lubaczów znany jest z bardzo wielu wybitnych malarzy. Małe miasto, ponad 12-tysięczne, a ma plejadę wybitnych, znanych w całej Polsce malarzy. Wśród nich jest pan Józef Izydor Dobrowolski. Uprawia on malarstwo w pastelu. Ma w swoim dorobku indywidualnym bardzo liczne wystawy. Poza Polską również miał swoje wystawy, między innymi we Francji, na Węgrzech, w Niemczech, w Nowym Jorku. Jego prace zdobią ściany wielu galerii. Chcemy dzisiaj panu wręczyć ten obraz, pastele, Zalew w Lublińcu. A pani burmistrz tutaj jest dlatego, między innymi, że jest to brat rodzony pani burmistrz. I dlatego bardzo proszę panią burmistrz, aby wręczyła ten obraz panu Pietrzakowi. Panie Janie, w imieniu swoim i swojego brata pragnę serdecznie podziękować za wyśpiewanie tego, co dla Polaków najważniejsze. Patriotyzmu o Polsce, dla Polski, dla Polaków. Faktycznie mieszkamy na rubieżach Polski, ale sercem jesteśmy jakby całe centrum Polski. Jesteśmy metropolią patriotyzmu, chrześcijaństwa, tych wszystkich wartości, które są dla nas, dla Polaków najważniejsze. Proszę przyjąć to i zawsze pamiętać o nas, o Lubaczowie, że jest takie małe miasteczko, w którym kwitnie życie kulturalne, patriotyczne, chrześcijańskie, gdzie jest taki piękny festiwal, do którego warto przyjeżdżać i bardzo i zawsze wracać. Zapraszam pana do Lubaczowa. A jeżeli pan Jan weźmie mapę przedwojenną i postawi cyrkiel, to Lubaczów był w centrum Polski. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, drogi nominacie. A publiczność prosimy o wielkie oklaski, naprawdę z całych sił, jak tylko możemy, podziękujemy. Trzeba tym oklasku! Tak jest. Trzeba w Matko Najświętsza, to Bogu. Trzeba dla ciebie, chociaż tobie to już nic nie dodaje do twojej chwały, ale jest jakąś radością dodatkową, że oni się radują. Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Marii. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Marii. Niech miłość i pokój. Serdecznie dziękuję, proszę państwa, po tylu wielkich słowach, proszę spocząć, po tylu wspaniałych komplementach, po tym, czego się nasłuchałem tutaj, po tych wspaniałych darach, prezentach, no to trochę mam trudną sytuację, żeby sprostać temu wszystkiemu, co tu powiedziano. Zastanawiałem się, od jakiego utworu rozpocząć ten mój występ dla państwa. Myślę, że może będzie taka piosenka spokojniejsza, związana właśnie z tematyką, no, patriotyczną, szeroko pojętą. Ja ją śpiewałem w trakcie kampanii wyborczej 89 roku. Proszę państwa, przez kilka tygodni jeździłem z kandydatami wtedy komitetów obywatelskich, tak to się nazywało, i śpiewałem taką pieśń, która miała uświadomić społeczeństwu wychodzącego z mroków komuny, że to jest nasz kraj i że musimy go dla siebie odzyskać. Stuff.
takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzmy jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaz.